Duża awaria wodociągu w Goczałkowicach-Zdroju. W środę po godzinie 16 rozszczelnił się rurociąg przy ulicy Źródlanej. Woda pod dużym ciśnieniem wypłynęła na okoliczne ulice i zaczęła zalewać posesje mieszkańców. Płynący strumień przypominał rwącą rzekę. Płynęła cała struga tą ulicą i tą częścią pola, także tu się przelewało przez halę, przez całą posesję. Mieliśmy ponad metr wody. Spore szkody? No szkody, no zalane jest, te materiały to szybko wywozili, w domu po prostu do kotłownia jedna, druga zalana była. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zalanych zostało kilkanaście posesji, ale nikt nie został poszkodowany. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 27 zastępów Straży Pożarnej, w tym jednostki z Pszczyny, Bielska Białej, Tychów i Jastrzębia Zdroju. W akcję zaangażowano też strażaków ochotników z całego powiatu. Pierwszy raz mieliśmy styczność z taką sytuacją, kiedy tak naprawdę woda zalewa nas od ziemi, tak? Gdzie woda wybija z taką intensywnością, gdzie tworzy w zasadzie rzekę, która płynie głównymi ciągami komunikacyjnymi na terenie sołectwa, tu mowa o Goczałkowicach-Zdroju. No i ciężko jest zablokować przepływ rzeki, tak? Dlatego w zasadzie nie dysponujemy żadnym sprzętem, który można było zastopować przepływ tej rzeki, a jedynie możemy próbować zmieniać jej bieg, regulować w jakiś sposób i też takie działania były prowadzone, polegające na tym, żeby uregulować w pewien sposób ten bieg tej rzeki i skierować ją na tereny mniej użytkowane, tam gdzie nie ma budynków i różnych zabudowań. Główne działania zostały zakończone wczoraj w nocy, ale jeszcze dziś strażacy prowadzili na miejscu prace porządkowe. Nasze działania koncentrują się obecnie na sprzątaniu ulic i przywracaniu pełnej przejezdności tych dróg. Jednocześnie dokonujemy oględzin w terenie w zakresie szkód w infrastrukturze gminnej. Co ważne dla mieszkańców, jesteśmy w stałym kontakcie z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, czyli właścicielem tego uszkodzonego rurociągu. Prowadzimy rozmowy w celu stworzenia mieszkańcom jak najprostszej ścieżki zgłaszania szkód do GPW. Rurociąg, który uległ rozszczelnieniu, jest dużych rozmiarów. Ma średnicę 1,80 m i długość 25 km. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną jego rozszczelnienia się. Teraz trwają takie badania techniczne i trudno wyrokować. Wczoraj na zarządzaniu kryzysowym, które zwołaliśmy w siedzibie Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, byli obecni zarówno właściciele rurociągu, czyli GPW, jak i też dyrektor kopalni Silesia, no i przedstawiciele naszych służb i będą oszacowane z jednej strony straty, a z drugiej strony będzie badana przyczyna tego rozszczelnienia się rurociągu. W czwartek Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów poinformowało mieszkańców, żeby ci zgłaszali do spółki szkody za pośrednictwem poczty elektronicznej.